miała być przyjemna, nie straszna, prawda? To jest pierwsza wyprawa z cyklu Tropem Kłobuka. Dopiero się zacznie, tak. Trzeba dubsko przygotować. A propos dubska? Zdrowcze! Powiem ci, co w życiu jest najważniejsze. Nie szukaj nigdy tego, co złudne, majątku, sławy. Żeby to zdobyć, człowiek angażuje do tego całe swoje życie. A może stracić to w ciągu małej chwili. Żyj z poczuciem wyższości nad życiem. Nie bój się biedy, nie żałuj straconego szczęścia. Przecież nigdy nie jest tak, że goryczy do dna, ani słodyczy do pełna. Najwyżej ceń tych, którzy cię kochają, którzy dobrze ci życzą. Nie krzywdź bliźniego, nie obrażaj. Pamiętaj, z nikim nie rozstawaj się w niebie, bo nigdy nie wiadomo, czy to nie twój ostatni uczynek i czy taki twój obraz nie zostanie w ich pamięci. Taki stary zwyczaj stawiania kapliczek na wjazdach, wyjazdach, żeby złe duchy nie wchodziły do tej miejscowości. A ta kapliczka jest jedyną kapliczką na Warmii i Mazurach w tym kształcie. Powstała w 1765 roku. Bardzo. To jest siedzenie kłobuka, gdyby ktoś nie widział. Na tym siedzi kłobuk tutaj, a to jest jego chata. Bardzo pokaż chatę kłobuka. Ale to już skończono, czy jeszcze nie jest? No to była początkowa, tak mieszkał kiedyś. Pokaż, jak kiedyś mieszkał kłobuk. No bo przez całe miasto to jest prawie 20 do Rogatek. Nie, od tego, od całego miasta mamy 11 km, dopiero 200. No, to już pumę tak praktycznie. 25 minut, no. Ale to 2 km, tak? Przez las tu 5 km, później tam masz zaraz Linowo, Stary Olsztyn.